się Państwa bardzo serdecznie w Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Jana Lemma w dzielnicy Praga Południe. A w zasadzie to razem z Panią Dyrektor Biblioteki Publicznej w dzielnicy Wola razem witamy. Ja rozpoczynam jako gospodarz. Bardzo miło Państwa wszystkich powitać, a szczególnie w tej modzie. Zaraz chwilę będziemy tutaj o tym mówić. I razem z Panią Dyrektor witamy uczestników, finalistów przebiegłego projektu Czytać to znaczy uczestniczyć w kulturze, a inna nazwa to Poczytasz Mondo. I ta nazwa nam się tak bardzo podoba, że zafunkcjonowała już w takim potocznym życiu. Prawda, Pani Dyrektor? Dzielnicy Wola, dlatego że Pani Agnieszka wymyśliła ten projekt, była inicjatorką, tutaj we wsparciu w dyrekcji biblioteki zaproponowała uczestnictwo w tym projekcie nam, bibliotece, i Pani Ewa Korączyk, również koordynator dzielnicy, razem zmagały się przez ten cały czas z problemem, jak najlepiej poprowadzić warsztaty, żeby efekty właśnie były dzisiaj w tym finale. Także gospodarz projektu, bardzo proszę. Dzień dobry, ja witam bardzo serdecznie wszystkich tutaj zgromadzonych. Chciałam tylko powiedzieć, że właściwie to jest takie ukoronowanie, czyli jakby finał finałów. Najważniejsze osoby siedzą na właściwych miejscach, ale jednocześnie mam nadzieję, że to będzie też jakby początek nowego, czyli mamy nadzieję, że właśnie młodzież znajdzie sobie takie miejsce właśnie w bibliotekach, żeby móc założyć kluby czytelnicze, żeby to było takie miejsce spotkań dla Was. I mamy nadzieję, że będziemy mogli Wam jakoś w tym pomóc, bo na przykład na pewno nie chcemy jakby Wam niczego narzucać, tylko jakby wręcz odwrotnie. Mam nadzieję, że to się uda. Przeczytałam wszystkie teksty, jestem pod dużym wrażeniem, więc myślę, że jednak warsztaty były przydatne i czego efektem jest książka. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Pani Dyrektor za to, że właściwie to jest takie ładne scalenie, tak? Że u nas początek, a tutaj taki niemalże koniec, takie ukoronowanie. Bardzo, bardzo wszystkim dziękuję. Chciałabym jeszcze dodać, że podczas tworzenia tych warsztatów bardzo dużo było mowy o bibliotece, o tym, że do biblioteki młodzi nie przychodzą, mają różne wyobrażenia. Ten stereotyp od lat jest taki sam, niezmienny. I naszym zadaniem wspólnym właśnie tej grupy jest zmiana stereotypu o bibliotece, że jest to miejsce spotkań, miejsce żywe, gdzie są gromadzone źródła, dokumenty, książki, że można tutaj realizować swoje zainteresowania. Jest to miejsce spotkań i myślę, że to właśnie my, mówię tutaj, również mam nadzieję, że w Waszym imieniu będziemy tą grupą taką twórczą, która będzie zmieniała wyobrażenie o bibliotece, ale jednocześnie i przez warsztaty literackie, warsztaty dziennikarskie kreowała nową jakość działań w bibliotece i jej działań. Mi w udziale zaszczyt poprowadzenia wieczoru autorskiego. Jest to zaszczyt niesłychany, bowiem jest to wieczór autorskich debiutów. Debiutów młodzieży, która brała udział w warsztatach w dwóch dzielnicach, jak to się już mówiło. Poproszę, żebyście się przedstawili i powiedzieli, co Was sprowadziło do tego projektu, w jaki sposób znaleźliście się w projekcie. No i troszeczkę o sobie. Tak jak autorze. Tak jak autorze, tak. Jak autorze. Tak. Więc najpierw będzie wieczór autorski, potem będzie krótka prezentacja przygotowana przez Agnieszkę, autorkę projektu, a potem na koniec niespodzianka. I autograf oczywiście. To jest najważniejsze. Autograf. Nie zdradzę, Ania. Pani. To zaczynamy. Proszę się przedstawić. Tak. Dobry wieczór, nazywam się Magda, mam 17 lat. No dobrze, to imionami najpierw. Już bez wieku, dobrze? Tak. Kobiet się o wiek nie pyta. To mam na imię Agata. Jestem Maja. Nazywam się Marta Godzisz i czuję się dziwnie. Nazywam się Marta Przybysz. Siemon,
Nazywam się Marta Piotr. Łucja Korniuk. Ania Pióro. Paulina Jerska i Ania. I prowadzący nasze warsztaty. Dobry wieczór, Marek Puszczyna, bardzo mi miło. Dobry wieczór, Anna Dąbrowska. Też bardzo mi miło. Sorry. To co, może ja wiem, że was tremat zżera, bo to pierwszy taki występ, pierwszy debiut, ale może powiecie nam, może już nie wszyscy po kolei, tylko kto chce na ochotnika, żeby nie było, że stajecie pod jakąś presją. Tak. W jaki sposób znaleźliście się w tym projekcie? To ja może. Ja jak zwykle, tak jak wszędzie się znajduję, także i na te warsztaty trafiłam przez przypadek, jak żeby inaczej, zrządzenie losu. Stało się to w taki sposób, że w mojej szkole ogłaszane były te warsztaty niezbyt hucznie i tak naprawdę tylko jedna osoba się zgłosiła, ja, pod pewną presją na dodatek. Przyszłam ze sceptycznym nastawieniem, ale zostałam i jak widać, myślę, że wyszło mi to na dobre. Czy jeszcze ktoś ma ochotę powiedzieć, w jaki sposób? A może zadam drugie pytanie, może ktoś będzie wolał odpowiedzieć, co dały wam warsztaty? Zarówno w takim znaczeniu warsztatowym, jak i dla was, jako młodych ludzi. No nie róbcie tego. Słuchajcie, może powiemy w ogóle, że spotkania warsztatowe odbywały się w piątki po południu. Proszę Państwa, w piątki po południu zazwyczaj młodzież idzie się bawi. Tak. I ale oni też się bawili. Tylko troszkę inaczej, czego efektem jest książka. Słuchajcie, no myślę, że innych młodych ludzi interesuje, dlaczego wybraliście właśnie tę formę spędzania wolnego czasu, a nie na przykład dyskotek. Albo inne miłe piątkowe zajęcia popołudniowe. No nie wiem, no co was już, bo chcieliście napisać, chcieliście się nauczyć pisać, wyrażać swoje emocje, czy chcielibyście, czy przyciągnęło was to, że będzie wydana książka? Proszę bardzo. Znaczy, mnie na przykład... Dobrze mówisz, wszystko co mówisz jest ok. Lola zapomniała pytania. Co wam dały warsztaty? Dlaczego przychodzicie tutaj na te warsztaty? Ja się nauczyłam na przykład autograf bardzo ładny. Pierwsze warsztaty dały mi to, że spędziłam tu wiele miłych chwil. I bardzo chciałam poznać różne techniki, na przykład właśnie jak będą po pierwsze wyglądały te warsztaty. I zaciekawiło mnie to. I bardzo ciekawe było na tych warsztatach. Czyli jak będzie kontynuacja projektu, to możemy na ciebie liczyć, tak? Tak. A skąd się dowiedziałaś o tym, że są tutaj warsztaty? Ja ze szkoły, pani od polskiego poinformowała klasę o tym i tylko chętnie się zgłosiła. A ja? Mhm. Tak. Mi te warsztaty dały to, że poznałam tak jakby strukturę pisania, bo jeszcze myślałam, że to jest tak, że budzi się pewien człowiek rano i myśli, że napisze książkę i już wszystko wie, jak pisać. A po tych warsztatach wiem, że to jest trochę bardziej skomplikowane, ale też bardzo łatwe. I myślałam, że samo kreowanie jakiejś postaci jest jakieś w ogóle straszne i tak dalej, ale te warsztaty dały, że to jest proste i strasznie fajne, strasznie wkręcające zajęcie. No, tak. No bo właśnie my razem doszliśmy do wniosku, dlaczego lubimy czytać to, co czytamy tak naprawdę, co się składa na to i potem mogliśmy to wykorzystać do swoich własnych tekstów, do pisania tego, co robimy. Czy ktoś z was nie przystąpił do naszych warsztatów, już coś tworzył wcześniej? Czy tak, z tego co wiem, Marta też. Szymon? Nie. Maja miała okazję się zaprezentować podczas Warszawskiego Festiwalu Edukacji Kulturalnej. Przeczytała swoje opowiadanie, ale nie to, które, prawda? Nie. Które zostało zamieszczone w tomiku. To była współcześniona wersja Jaskini Platona. Mhm. A jeszcze wiemy z kuluarów, że niektórzy z was już mają debiut za sobą. Dawaj, Szymon, dawaj. Tutaj patrzę w stronę mężczyzny. Jedyny rodzynek, ale słuchajcie, tak. Na debiut w Bruszczu. Powiesz nam coś o tym? Nie. No cóż, pozostaje nam uszanować tym. Tak, to poprosimy pana Marka. Znaczy, to
nie wiem, bo może zacznę od tego, jak się moja przygoda z warsztatami zaczęła. W ogóle Agnieszka zadzwoniła do mnie i zaproponowała mi to, jak byłem na basenie. Jedną ręką rozmawiałem, strasznie się przestraszyłem, bo przecież pracuję na co dzień w Bluszczu i tam tą gazetę staramy się robić coraz lepiej i jakby coraz wyraźniej umacniać się taką pozycję pisma literackiego w cudzysłowie w mainstreamie po 1989 roku jako jedynego pisma, które jest w stanie się utrzymać sam, bez dotacji ministerialnych. I tam na tych naszych kolegach redakcyjnych to leje się krew. No, po prostu jest tak, że nie ma taryfy ulgowej dla żadnych autorów i nagle ja dostaję propozycję prowadzenia warsztatów, gdzie potrzebna jest pewna wrażliwość i umiejętność wydobycia z młodych ludzi i nie zgaszenia w nich tego zapału, który właśnie powoduje, że przychodzą w piątek wieczorem posiedzieć, pogadać o literaturze i popisać, a nie zająć się czymś innym. I nagle, już przechodząc do Szymka, i my prowadziliśmy taką rubrykę opowiadanie debiutanta i prosiliśmy czytelników, żeby przysyłali, i oni przysyłali jakieś potworne gnioty przez cały czas, przysyłali jakieś takie grafomaństwo, przecież że zanurzyła posępne spojrzenie w głąb duszy jego i cały czas w tym stylu po prostu. I moja koleżanka, która się tym zajmuje, mówi: słuchaj, weźmy to zlikwidujmy, bo ja nie będę się działała w tym wszystkim, bo... Ja nagle dostaję opowiadanie Szymka do ręki, które nigdy nic nie pisał, które jest napisane na takiej, z taką zupełną swobodą i lekkością, ale jednocześnie jakby ma takie samorodne... Szymek ma taką umiejętność, która, z którą się człowiek musi urodzić, znaczy, na przykład przechodzenie od szczegółu do ogółu, przeskakiwanie w sposób brawurowy pomiędzy jakimś... ja byłem oczarowany tym krótkim opowiadaniem, które było kompletnie... Ono było surrealistyczne, ono zresztą jest, nazywa się Wyspa. Ja mówię: sobie mamy, dajemy to. Zaniosłem to do naszego naczelnego Rafała Bryndala, on powiedział, że jest ekstra opowiadanie, że pewnie, że dajemy. I to było takie moje pierwsze zetknięcie się i takie fantastyczne dostrzeżenie tego, że to ma super sens. A drugie to był tekst Marty Gonisz, która po prostu napisała tekst, który jest o nowotworze. Nie napisała go w sposób jakiś taki strasznie smutny, ponury, dydaktyczny, tylko napisała go z ogromną dozą czarnego humoru, a jednocześnie jakby tak miała taką samorodną naturalność cięcia krótkich zdań, takich reporterskich. Myślę, kurczę, jakiś nowy Tochman po prostu. Mam nadzieję, że nie umiem. Że co? Że się za bardzo nie rumienię, nie? To pewnie tak. Tutaj mówiąc szczerze, to są dwie osoby, które najbardziej mi podczas tych warsztatów, które były dla mnie bardzo stresującą przygodą, i myślę, że ja się pochłonię dużo nauczyłem. To było chyba dla mnie najfajniejsze i najcenniejsze, a debiut Szymka to właśnie w taki sposób powstał, że ja zobaczyłem tekst, który po prostu jest świetnie się nadaje. Jest krótki, jest taki jak piącha. Jednocześnie napisany przez 12-latka, ja od razu mówię, że to nie dlatego go zamieściliśmy, żeby że chcieliśmy mieć najmłodszego autora, bo była kiedyś taka moda, że Masłowska 19, a Olszańska 17. No to schodzimy, wydawnictwa się zaczynały ścigać. No i to nie jest tak, że myśmy wygrali, zamieściliśmy Szymka, który ma 12 lat. Tylko to było po prostu najlepsze, co udało nam się przeczytać, setek przysłanych nam ton makulatury. Nim zaczął przychodzić na warsztaty, przychodził wcześniej do biblioteki, a ktoś nie przychodził do biblioteki, nim wziął udział w projekcie? A w sumie ostatecznie to ja. Niestety, jak jeszcze chodziłam do gimnazjum, to wtedy jeszcze chodziłam do szkolnej biblioteki, ale teraz jak jestem w liceum, to mało co mam czas i jeśli chcę sobie coś poczytać, to zazwyczaj chodzę po prostu do księgarni i kupuję. Biblioteki nie mam w pobliżu, a jak już mam, to niestety mnie ściga za to, że kiedyś dawno pożyczyłam książkę i gdzieś tam zginęła w metach mojego pokoju. Ciebie też ścigają, tak? Tak, ja mam jeszcze jedną historię, ponieważ ja
często chodziłam, jak byłam w podstawówce. To po prostu do tego było miejsce, gdzie ja praktycznie siedziałam, ponieważ strasznie nie chciałam wracać do domu i ćwiczyć na gitarze, więc byłam w takiej szkole, gdzie musiałam cały czas to robić. I wymyśliłam sobie, że nie chcę się ćwiczyć, więc tylko z biblioteki. Miałam akurat taką w sumie szczęście, że moja biblioteka była bardzo dobrze wyposażona. Na przykład było tam mnóstwo dzieci, które przychodziły na przykład grać na komputerze i tak dalej. I to znaczy, jak ja sobie myślę, że. Ale nie, bo chociaż to była taka mała biblioteka na pracę i tak dalej. Także sobie teraz myślę, że ja siedziałam w bibliotece jakoś tak po 2 godziny, grałam na jakąś głupią grę, tylko po to, żeby nie wrócić. Ale strasznie fajne, bo to miejsce było takie bardzo sympatyczne i takie strasznie przytulne. No właśnie, teraz do tej pory chodzimy z Magdą po tych bibliotekach i oddajemy książki, tak, które Magda wypożyczała. I zawsze jak gdzieś jesteśmy, to przy okazji książkę oddajemy. No bo potrzebny projekt, trzeba to pisać, trzeba napisać. Że jeszcze jedna korzyść. Tak, dodamy jako wartość dodana projektu. Wartość dodana, tak. A słuchajcie, czy nie mieliście problemu z wymyślaniem tytułów? Ja się przyznam, że tytuł do mojego opowiadania idzie rak. Powstał przy okazji nagrywania audycji radiowej, ponieważ przez krótki czas nagrywałam w lokalnym radiu z moim bratem audycję. I właśnie wymyśliliśmy, że jedna będzie taka tematyczna na temat nowotworu i tego, jak ludzie są nastawieni do niego. I mniej więcej tematycznie było to związane, więc po prostu sobie wycięłam z audycji i wkleiłam do opowiadania. To się wydaje takie trochę na skróty, ale działa. Bo niestety z wymyślaniem tytułów to zawsze jest problem. A powiedzcie mi jeszcze autorki wiersza pod tytułem Kici Kici. Skąd się wziął ten tytuł? Świetnie. Jest bo miał być taki prosty i taki bardzo otrawny. No to jest piosenka. Taki miałbyście nastrój po prostu. Nie wiem. Znaczy, że też muzykę napisał już? Ja sobie mam pomysł, Kici Kici miał być taki, że miał być taki... Tak, jakby ktoś z Państwa chciał muzykę napisać. Dokładnie, to bardzo zapraszamy. To prosimy o przeczytanie. Tylko włożę okulary odpowiednie, znajdźcie mi proszę. Kici Kici mam napisać. Nie, bo to 90. To jest generalnie efekt naszej zabawy, która polegała na tym, że każdy miał dopisać jeden wers. A potem nasze mózgi się zjednoczyły i wymyśliłyśmy piosenkę. Autorkami wiersza Kici Kici są Ania, Ania, Agata, Magda, Marta, Ucja, Paulina. Jest to tekst piosenki. Kici Kici. Wewnątrz jest pustka, nienawiść do siebie. Gdy jestem przy tobie, czuję się jak w niebie. Pustka się wypełnia twoimi oczami, ale jest wielka odległość między nami, ponieważ ty jesteś ze swymi kotami. Refren. Smutno mi, że cię nie ma. Kanapka znów spadła masłem w dół. Czy czujesz, jak trzęsie się ziemia? Me życie pękło na pół. W ostatnim czasie nastąpiła jednak poprawa. Znowu smakuje z tobą poranna kawa. Niestety pan Mruczek nie lubi mnie. A pani Kicia traktuje mnie źle i przez to znowu jesteśmy na dnie. Smutno mi, że cię nie ma. Kanapka znów spadła masłem w dół. Czy czujesz, jak trzęsie się ziemia? Me życie pękło na pół. To, czego naprawdę potrzeba, to aby pani Kicia poszła do nieba. Otwarte okno to wielka pokusa, to pokusa wielka. Kot jest lekki i wypchnąć go to nie męka, więc tak się skończy moja udręka. Smutno mi, że cię nie ma. Kanapka znowu spadła masłem w dół. Czy czujesz, jak trzęsie się ziemia, me życie pękło na pół? Mam nadzieję, że to nie ma nikogo, co ma problem z Pani Janina, jak pani pracowała się z grupą? Mam tutaj na sali naszą moją przyjaciółkę i koleżankę i w ogóle autorkę, Małgorzatę Budzyńską. Dzień dobry. Małgosiu, ty masz za sobą wiele spotkań autorskich. Czy mogłabyś nam powiedzieć, jak sobie nasi autorzy radzą, albo na jakie pytania powinni odpowiedzieć? No ja tutaj zdążyłam przeczytać pierwsze opowiadanie, które jest zamieszczane na pani Marty Godzisz i z pełnym szacunkiem i z pełnymi gratulacjami, więc na razie tylko o tym jednym mogę się wypowiedzieć. Natomiast chciałam powiedzieć coś innego. Pierwsza rzecz, którą tutaj jak weszłam, zobaczyłam tą książkę, zobaczyłam osoby tu zgromadzone. Nie wiem, czy wy zdajecie sobie sprawę, jak teraz jest trudno zadebiutować na rynku.
fakt, że Wam się to umożliwia, że te warsztaty są zorganizowane, że ktoś wykonuje pewien wysiłek sprawdzenia, poprowadzenia, podrzucenia myśli, że to można ująć takim słowem, że te zdania powinny być krótsze, że możesz pisać tak, jak mówisz, po prostu takie bardzo nawet podstawowe rady, czy takie pomysły, to jest niezwykle ważne. I fakt, że zaczynacie, że wchodzicie właściwie na rynek z własnym tekstem wydanym w takiej formie i że za tym no, są nazwiska osób, które dużo znaczą po prostu, no takie państwo, którzy prowadzili warsztaty dla państwa, dla was, to wydaje mi się, że to jest wielkie osiągnięcie, wielka myśl i wspaniała myśl. Też tak tutaj z panią przed chwileczką rozmawiałam przez jakiś czas teraz, przez ileś miesięcy nie było mnie tu w Polsce i między innymi obserwowałam, chodząc bardzo często do bibliotek, byłam w Nowym Jorku, jak one tam funkcjonują. Zresztą korzystałam między innymi dlatego, że zamieszkałam w miejscu, w którym nie miałam dostępu do internetu, a biblioteka była miejscem, gdzie internet był za darmo i na dodatek przenikał przez ściany, także jak bibliotekę zamykano, można było usiąść na schodach z komputerem, prawda, i na ulicy sobie swoje robić i ludzie tak robili. Także jak zobaczyłam, w jaki sposób tam jest to zorganizowane, no to te warsztaty to jest właściwie taki ukłon w tamtym kierunku, tak jak to tam idzie. Taka pełna otwartość, wyjście i pomoc po prostu. To jest takie moje pierwsze wrażenie tutaj po tych kilkunastu minutach, które tutaj spędziłam. Na każdym wieczorze autorskim są pytania z sali. Prosimy. No tak, właśnie, ja tak się przysłuchuję, bo tutaj wielu autorów znam. I wydaje mi się, że jest bardzo ważne po prostu wierzyć w siebie, bo nie jest to na pewno młodzież, która jest cudowna w każdej dziedzinie, bo nie musi być, prawda? Nawet i w tym języku polskim na pewno nie macie samych piątek i szóstek. Być może zdarza Wam się defekty typu dysleksja, dysgrafia, jakieś lektury nie przeczytacie, ale w tej dziedzinie czujecie się dobrzy, silni, I chwała Wam za to, że macie odwagę pisać. Tutaj siedzicie jak muchy przed sądem, przed nami. Czuję, że nie czujecie się komfortowo w takiej sytuacji. Ale to też jest jakiś tam stres, przez który musicie przebrnąć i wspaniale sobie radzicie. I życzę Wam, żebyście mieli tę odwagę dalej w dalszym swoim życiu, w dziedzinie tej literackiej i nie tylko. I bardzo dziękuję i jestem dumna, że jesteście uczniami mojego gimnazjum czy absolwentami. Ja chciałbym zadać pytanie, jeżeli można. Dlaczego piszecie? Jeżeli ktoś zechce odpowiedzieć na to pytanie, to będę ogromnie wdzięczny. Nie pisanie to jest mniej, to zabrzmi tak patetycznie i górnolotnie jak z jakiegoś wiersza romantyków, ale pisanie jest dla mnie niezbędne tak jak tlen. To znaczy pisanie, kontakt ze słowami. Piszę tak mniej więcej od 10 lat, tak tworząc historię, na poważnie mniej więcej od 5. I muszę przyznać, że teraz gdybym miała przestać na przykład, żeby przygotować się lepiej do matury, to nie byłabym w stanie i z czystym sumieniem muszę przyznać, że cieszę się z tego, że uczę się mniej, żeby pisać więcej. Brawo! Ja chciałbym wyróżnić tego faceta w kapturze białej, pod koszulką, tak? Wam wywiesił facet dawno na kawanie. To jeszcze będzie, to jeszcze będzie. Jeszcze będzie? Tak, ale proszę, proszę i wpalić Adriana. Ja miałem okazję poznać tutaj dwójkę, właśnie kolegę Adriana i Martę, ile dobrze pamiętam. Szukałem sobie jakiejś takiej interesującej historii do gazety lokalnej. Nie zawsze można robić wywiady z Ernestem Brylem, nie zawsze można opisywać afery jakieś takie, jak ludzie wpadną na pomysł, żeby na przykład schody z granitu zapacykować jakąś nowoczesną masą. I znalazłem hasło Poczytać Mordo. I tak troszkę jak pies gończy poszedłem za tymi słowami i dotarłem do pani Agnieszki, do biblioteki na Woli. Także dziękuję bardzo za miłe spotkanie i trzymam kciuki za przyszłość i niech was wkręcę tak jak drugą Martę. Dziękuję.
Jeszcze tutaj Milenka doszła, też nasza uczestniczka warsztatów. Milenkę znam jeszcze z Biblioteki Narodowej, gdzie pracowała. I Milenka też pisze od zawsze. Milenka, powiesz nam coś o swojej twórczości, ponieważ opowiadania Mileny i Aliny są na stronie Poczytasz Mody. Są tam właściwie od samego początku projektu, to zanim przejdziemy do całej historii projektu. Milena też pisze i fragmenty Mileny opowiadań znajdują się w biuletynie wydawanym przez bibliotekę, właściwie od początku do końca tworzoną przez młodzież z biblioteki przy ulicy Redutowej i opowiadanie Pani Róża chyba u nas zadebiutowałaś, tak? Milena, właśnie tak. Powiedz, dlaczego piszesz? Dla mnie pisanie to jest po prostu... No, z początku to był sposób spędzania wolnego czasu, ale z czasem stało się to też swego rodzaju sposobem życia. Ja po prostu zawsze bardzo lubiłam czytać różne rzeczy, dosłownie połykałam książki i w pewnym momencie zaczęłam się zastanawiać, co by było, gdybym sama mogła stworzyć taką historię. I w ten sposób to się zaczęło. Ogólnie patrząc na swoje bardzo stare teksty, włoski śmiech przez tyle błędów, no ale też czytanie to i ogólnie cały proces pisania to chodzi też o to, żeby poprawiać na bieżąco. Jak to tutaj uczono, czytanie to przede wszystkim skreślanie. No, coś tu jest. Wszystko wyjdzie. Panie cytują. To się wykreśli. Pracują Mateusz i Kasia. Ale dzięki nim świat się dowie, co się tutaj u nas dzieje w tym momencie. Może jeszcze ktoś z prowadzących warsztaty miałby ochotę coś powiedzieć? Chciałem się zapytać Marty, godzisz kiedy książkę? Jaka książka? Chciałem trochę się zdradzić tutaj. Też twoje plany zdradzić. Ja, chociaż to opowiadanie, które jest tutaj, jest jak najbardziej realistyczne, nie wiem, jaki w ogóle gatunek, jaki to wpasować, obyczajówka, jakoś tak, to piszę i gustuję w fantastyce. Jednych to pewnie troszkę, że tak powiem, uważa się, że fantastyka to jest taki trochę niszowy dział literatury, taki troszkę mniej wartościowy, ale ze swojej strony muszę powiedzieć, że w żadnym innym nie umiem się odnaleźć w dłuższej formie. Kiedy mam napisać coś krótszego z elementami fantastycznymi, to się gubię, ale dłuższego to z kolei coś, gdzie nie ma elementów fantastycznych, zaczyna mnie nudzić i po jakimś czasie się wypala. Więc to, nad czym teraz pracuję, to jest, no, mogłabym powiedzieć górnolotnie, powieść. Gatunkowo fantastyka, trochę postapokaliptyczna, trochę socjologiczna. No i tak jak przesłałam panu Markowi fragment, to się dowiedziałam, że nie tak hop. I myślę, że do końca tego roku skończę pierwszą część, potem sobie odleżę pół roku, potem poprawię. Nie tak hop, ale hop. I mam nadzieję, że jeszcze państwo o mnie i nie tylko o mnie, tylko też o innych koleżankach i kolegach z tego grona usłyszycie. Dobrze. To teraz poprosimy przedstawiciela wydawnictwa Jaguar, bo rozumiem, że Marta idealnie. Dzięki wydawnictwu Jaguar. Serdecznie dziękujemy. I jakie są odczucia wydawnictwa? Moja trema rośnie z każdą minutą tego spotkania. Naprawdę już chyba wzrosła bardzo w tej chwili, bo rzeczywiście szczerze chcę wam pogratulować odwagi. Właściwie nie jestem pierwsza w tym, ale to rzeczywiście jest ważne, że się odważyliście wyjąć coś z szuflady, by pójść na te spotkania, czegoś warsztaty, czegoś się nauczyć i skończyć coś, wydać. To, że zrobiliście pierwszy krok, macie za sobą debiut, to jest bardzo ważne, ale też myślę, że przede wszystkim dla was, że właśnie to już jest za wami, że gdzieś tam pierwsze lody zostały przełamane, bo tak sobie myślę, że pewnie trudno jest w tym wieku wielu osobom właśnie przełamać pewne granice własnych słabości, niepewności, czy to jest dobre, bo jednak no, wystawiacie się trochę na publiczną ocenę. I no, chcę życzyć wam sukcesów. Bardzo się cieszę, że Jaguar tutaj uczestniczył w tym projekcie, może w jakichś kolejnych będziemy też uczestniczyć.
Książki, jakie my wydajemy, to przede wszystkim są książki z dziedziny właśnie fantasy, fantastyki, tej postapokaliptycznej też. Coraz więcej pytań. Na przyszły rok planujemy z tego nurtu, ponieważ jest on rzeczywiście dość popularny. Nie wydawaliśmy dotąd polskich autorów, ale gorąco o tym dyskutujemy, ponieważ pewne formuły się wyczerpują, czytelnicy się zmieniają, a chcemy przy sobie zatrzymać czytelników młodych, którzy dojrzewają, dorastają, szukają czegoś innego, więc niewykluczone, że tak, że wydamy w końcu, wydamy w końcu właśnie powieść polskiego autora. Zanim zacznie się podpisywanie książek i kuluarowe rozmowy z niespodzianką, wspominajmy jeszcze, jak projekt się urodził, jak żył. Musimy podsumować projekt. Podsumujemy. Zapraszamy teraz na widownię. Przygotowanie młodych ludzi do ich prowadzenia, sprowokowanie do dyskusji na temat literatury młodzieżowej, twórców literatury i przede wszystkim zmiana wizerunku współczesnej biblioteki. Cele wymieniliśmy bardzo piękne, bo takie się ukazały w naszym projekcie, który złożyliśmy. No ale żeby powstała grupa, musieliśmy ją zintegrować, więc było bardzo dużo dyskusji nad kształtem i nazwą serwisu. Spotykaliśmy się kilkakrotnie, uczyliśmy się, jak posługiwać się komórką. Pan Darek nas tutaj świetnie wyszkolił. Kończy się projekt. Młodzi czytelnicy z bibliotek na Woli i pracy południe. Okazuje się, że bardzo trudne jest przeprowadzić wywiady telefonami komórkowymi w momencie, kiedy trzeba uzyskać zgodę od prowadzących. Osoby nie chciały udzielać wywiadów. Jeżeli musiał powiedzieć, tak, wyrażam zgodę. I to chyba jest najtrudniejszy nasz punkt naszego projektu. Nie uzyskaliśmy 100 wywiadów, które przyjęliśmy. Jaka powinna być ta biblioteka? Okazuje się, że pytanie jest bardzo trudne. Przez rok próbowaliśmy się dowiedzieć, jaka być powinna, jak powinna wyglądać. Jedyną rzeczą, jedną z niewielu rzeczy, jaką wiemy, to wiemy, gdzie powinna się znajdować. To na to chyba nie było większego problemu, na uzyskanie tej odpowiedzi. Druga rzecz to jest taka, że powinna być nowoczesna i powinny być miłe panie. No coraz bardziej staramy się, żeby panie były. Myślę, że już są w miarę miłe. O panach nic nie mówią, ale to nie wiem, może jak zaczniemy zatrudniać więcej panów, zobaczymy. I tak naprawdę zachęcam do dyskusji na temat właśnie, jak powinna wyglądać biblioteka współczesna i jak byście wy ją widzieli, tak? Więc oddaliśmy fora społecznościowe do waszej dyspozycji i zachęcam, abyście młodzi, swoich kolegów, swoje koleżanki sprowokowali do tej dyskusji, jak rzeczywiście powinna wyglądać biblioteka. Tak jak tutaj już wielokrotnie powtarzaliśmy, jest to zamknięcie pewnego etapu. Ten projekt miał być tylko przyczynkiem do dalszej dyskusji, do dalszego rozwoju i do dalszego prowadzenia klubów czytelniczych dzięki wam. Ja bym chciała jeszcze tutaj oddać głos liderom, którzy od początku byli w naszym projekcie. Zapraszam Andrzeja, Adriana, który wymyślił nazwę. Nie pisałeś, ale byłeś w projekcie. Nie ma Ewy, prawda? Nie ma Ewy. Mateusz, zapraszamy cię na chwilę, odejdziesz od online. Adrian, dwa zdania od siebie. Czy dzięki projektowi zacząłeś czytać? No, troszkę? Lektury tylko zacząłem czytać. Lektury? No sukces! No, to brawo! Zaczął czytać lektury. Pana Mateusza już przeczytałeś, tak? Nie, jeszcze nie. Na pierwszym filmie Adrian mówi, że nie czyta wcale, tak? Także jest po. No już coś jest. Lektury. Zaraz będziesz miał drugi wywiad, powie, że czytasz lektury. I puślemy do pani od polskiego. Tu bym chciała, przepraszam, żeby było do odpowiedzi, poprosić Andrzeja, ponieważ Andrzej okazał się taką osobą, która taką jedną z wielu perełek w naszym projekcie, ale odnalazł się jako filmowiec. Okazuje się, że projekt niby czytelniczy, ale o pisaniu i o czytelnictwie można również opowiedzieć poprzez film. Andrzej, też przeprowadzałeś wywiady. Powiedz, jak ci szło. Z wywiadami to tak, jak powiedziałem wcześniej na konferencji, jakby tutaj, znaczy nie miałem materiałów akurat co do tego, jak prowadziłem tą konferencję, bo mi kiepsko to wyszło. Nie wiedziałem w ogóle, co napisać, bo było czy powiedzieć, bo było za dużo ludzi.
No teraz trochę jest mniej, to będzie trochę łatwiej. Znaczy, najgorzej było z tym, żeby ludzi w ogóle wciągnąć do rozmowy, bo jak ktoś widział kamerę, no to już tak kiepsko szło z tym. Co to można powiedzieć? No nie wiem. A może powiem tak, że raczej po co ja tutaj w ogóle, znaczy po co, czemu się w to zangażowałem? To po pierwsze chciałem zobaczyć, jak mi wyjdzie, znaczy chciałem sprawdzić siebie, w ogóle to tak, bo chciałem zobaczyć, jak mi wyjdzie jakby projekt, który ktoś mi już narzuci. To mi już powie, co mam zrobić, nie być taka moja jakby własna inicjatywa, tylko dostanę projekt, mam go zrealizować i to było takie właśnie sprawdzenie siebie, czy mi się uda coś na zawołanie zrobić. To przede wszystkim. No, chciałem trochę się otworzyć jakby do ludzi, bo siedziałem zwykle w domu i właśnie montowałem przez większość czasu takie filmy, więc no tak. No, co do książek, to zbyt dużo ich nie czytam. Powiem szczerze, no niestety. Wolę filmy. Wolę montować filmy, wolę oglądać, więc... Zobaczyłem filmy. Też jest strasznie ciężko nakręcić taki film, bo podchodzi się do takiej osoby i właśnie przez to, że trzeba mieć pozwolenie, żeby taka osoba udzieliła wywiadu, więc trzeba ją się zapytać. Nie pytałem pozwolenia. O Jezu, nie wiem, już tego nakręcę. No to was mamy teraz. Nagrywa się, to? Do ministerstwa. I dostaniemy grantu na przyszłość. Osoby po prostu uciekają, mówią, że nie chcą, że mi nie odpowiada. A nie, to ja jestem za młoda, to ja jestem za stara, tak? A ludzie bardzo niechętnie odpowiadają na pytania i są właśnie tak, myślą, że one nic nie znaczą, tak? Ale udało nam się, bardzo się cieszę. Myślę, że bardzo dużo zawdzięczamy pani Agnieszce i panu Darkowi, którzy postanowili być przy nas i nas wspierać. I za to im bardzo dziękuję i pewnie nie tylko ja. No. No i tyle, to ja przekazuję tutaj panu Darkowi głos, bo to widzę, że idzie w tą stronę. A to jeszcze najmłodszy uczestnik chyba, tutaj naszych. A? Nie, nie. To było fajnie. No było fajnie. O! O! To co teraz? Teraz ty, czy teraz ja? Wiecie, to ja powiem tak, że rzeczywiście ja jestem zaskoczony tym, że tak dużo w ramach takiego jednego, wydawało się na początku dość małego projektu, udało się zrealizować, bo jak sobie dzisiaj uświadomiłem, że tak, jest wydana książka, odbyła się duża konferencja, jest stosunkowo rozchulany profil, są dwa profile w serwisach społecznościowych, bo jest rozchulany profil na Facebooku i mamy też YouTube'a naszego. Mamy stronę internetową, dzisiaj już zauważyłem, że zaczęliśmy się zastanawiać, co z niej trzeba zdjąć, bo mamy kolejne materiały, które się tam powinny pojawić, czyli jest dużo. Wiecie, jak się coś takiego robi, to moje doświadczenie jest takie, że w zasadzie zawsze największe problemy są z tym, żeby był jakiś ruch tutaj, to znaczy w głowach, żeby móc dostarczyć dobrą treść. Tak? Zwłaszcza jak się robi projekty jakieś internetowe, sieciowe, gdzie trzeba po prostu, wiadomo, strony internetowe są atrakcyjne wtedy, kiedy coś na nich jest. Tak? Czy fora internetowe są atrakcyjne wtedy, kiedy ludzie biorą udział w jakichś dyskusjach, kiedy coś tam publikują, kiedy się coś dzieje. A to jest taki projekt, w którym z tym od samego początku nie było problemu. I to jest bardzo pozytywnie zaskakujące. To znaczy, to się udało. Według wszelkich norm, które ja mogę do tego przyłożyć, jak jest tam, to w ogóle powiedziałbym, że to jest rzadki przypadek czegoś, co się tak dobrze udało. W tym sensie, tak, że on rzeczywiście wywołał ogromną, w mojej opinii, kreatywność wszystkich osób młodych, zwłaszcza, które w nim brały udział. Ja powiem, jak było z tym, z tą nazwą, bo to jest w ogóle bardzo ciekawy przypadek. Strasznie mnie poruszyło to, że pan zwrócił na to uwagę, to znaczy, że to jest coś takiego, co w ogóle zadziałało, w takim sensie, jak powinna zadziałać nazwa, tak, dobra, nazwijmy to, handlowa nazwa, bo myśmy się do tego tutaj, w tym pokoju, na samym początku dokładnie tak zabrali. To znaczy, zabraliśmy się normalnie do projektowania nazwy produktu, tak jak to robią firmy, tak jak to robią, nie wiem, duże instytucje, które po prostu potrzebują nazwać jakieś przedsięwzięcie, zrobiliśmy taki warsztat, klasyczny, jaki robi się wtedy, kiedy chce się stworzyć markę czy brand, jak to się mówi dzisiaj, i kiedy po prostu została rzeczywiście uruchomiona
kreatywność kilkunastu młodych osób, które to były, i zostało to potraktowane bardzo poważnie. To znaczy, myśmy to robili naprawdę. I rzeczywiście to, że od samego początku, od tego, że padło hasło poczytasz mordo, tak, że akurat Adrian okazał się tym, który wpadł na najfajniejszy trop, ale myśmy to robili naprawdę od samego początku zawodowo. I okazało się, że dla mnie szalenie fajne było to, że się okazało, że z ludźmi dużo młodszymi ode mnie można pracować jak z zawodowcami. To znaczy, że oni w zasadzie są do tego gotowi. Jak popatrzycie na te wszystkie produkty, które tu są, strona, książka i tak dalej, to są w zasadzie, myśmy oczywiście trochę pomogli, myśmy trochę towarzyszyli. Ja uważam, że znacznie mniej niż jestem chwalony za to, bo tak chwalicie to, że tak dużo tutaj wam pomogłem, zrobiłem. Miałem takie wrażenie, że tylko w paru takich momentach gdzieś może wam udało się coś podpowiedzieć czy naprowadzić na coś tam. Andrzej w zasadzie w momencie, kiedy zabrał się za robienie filmów, okazało się, że on ma gotowy warsztat, że mu nie trzeba za bardzo, mu trzeba po prostu podać temat, trochę może gdzieś tam podpowiedzieć, o co nam chodzi, o jaki materiał i tak dalej, ale potem w zasadzie już bez żadnego tutaj specjalnego wspierania i molestowania po prostu przygotował to, co dzisiaj widzimy. Nawet nie mamy czasu zobaczyć, bo tego jest bardzo dużo. Więc to jest coś strasznie pozytywnego, że tak, że tego jest po prostu... Ale bardzo się chce wtedy, prawda? No chce, tak. Znaczy w ogóle myśmy mieli przy okazji też mnóstwo radości, takiej, której nawet nie wiem... Zarazili nas entuzjazm. Tak, się jakoś, były takie momenty, kiedy się naprawdę bawiłem świetnie, robiąc to, nie wiem, budując razem strony, czyli tak naprawdę trochę żeśmy się zamienili rolami. Wyście robili strasznie poważne rzeczy i dostarczyliście tu strasznie poważnych produktów, a my mieliśmy czasami dziecięcą zabawę, także za to dziękujemy też ja ze swojej strony. To naprawdę, Pani Agnieszko, wielkie gratulacje dla Pani. Dziękuję. I dziękuję ze swojej strony, że mogłem uczestniczyć w takim czymś. To była wielka przyjemność. To część oficjalną mamy za sobą. Zapraszamy młodych autorów do podpisywania książek. Po kolei. Tam, gdzie masz swój, to chciałbym, żeby tam było to samo. Kochamy i już się proszę. Bo nie będę wiedziała, że ona pierwsza, albo drugie, że nie umiem oszczędzać słów. Nie, oszczędzę. Spróbuję oszczędzić troszkę, bo jeszcze chciałbym, żeby się Marta druga zmieściła. Ale co? Chcę. Zapraszam, jak to lepiej. Dzięki. O, ale to jest bardzo fajnie. Może tak wszyscy na początku. Jakie pierwsze? To naprawdę nie pierwsze. Codzienność. Ja też sobie książkę zapytałam. Jak skończysz maturę, to się nie zgodę w ten ważny temat. No ja nawet mogę przechodzić. Bo tak nie dla mnie nauka to tak trochę tak pod przyrodzale. Ja też chcę pokazać maila. Jurek może być. Jaka wrzosła maila? Nie, to są takie typowe, że tak ci płacie ciosy. No to poproszę. Myślałam, że tam coś pojawia się. Na 81. Tu? To jest